jest rano. Ja jeszcze nie mogę mówić dobrze. Zastanawiam się, co się dzieje w tym kurniku. Kurnik trzeba otworzyć, bo kury chcą wyjść po prostu już na zewnątrz. No to otwieramy. Za chwilę zobaczymy zdziwione kury. Znaczy one są już zdziwione. O, tu je widać. Koguta i kurę, które są zdziwione. Tylko nie wiem, czym są zdziwione. Taki spokój, przed chwilą piały. A tak w marudzi kura właśnie. No marudź. O, tam jeszcze jedna. Jeden kogut i dwie kury obserwują. Proszę bardzo. Tak. Co się dzieje w kurniku? Tak. Kury o poranku. Tak. Kogut szykuje się do skoku. Dzień dobry. Dzień dobry, kury. Jesteście ładne. Kogut też jest ładny. Wszystkie czekają. Czekają, żeby wyjść. Bo stoją na grzędach, więc są przygotowane do wyjścia i do jedzenia. No właśnie. Dzień dobry panu. Może pan skoczyć i pokazać, jak ładnie pan skacze? Skoczyć, tak? O, właśnie. Ta duża kura, może przyszła kwoka. Tak. Trzy poważne kury. Ładne te kury, wyrosły. Niektóre kury jeszcze nie mogą zrozumieć, że ja tak rano wstałem. Pokażcie się, jakie ładne jesteście. Takie piękne kury. No. Piękne jesteście, tak. Jak się łapie kurę, to ona bardzo krzyczy. Jezu, jak krzyczy. Jakie ładne kury, proszę zobaczyć. Można pogłaskać. Śliczne są. Śliczne kury. Kupkę zrobiła ze strachu. A ta da się pogłaskać. O. Dają się pogłaskać. Nie są takie dzikie. O Jezu, co tam się dzieje? Oj, kogut dosiada kurę, no nie, ładnie. Ojej. Gwałt o poranku.
normalny gwałt. Ojojoj. No nic. Kury o poranku. Gwałt o poranku. Gwałt o poranku. Tak. Dokładnie. Proszę Państwa. Dokładnie. Zapraszam na zewnątrz. Kury są zapraszane na zewnątrz. Proszę bardzo.